Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wyzwania od Widza. Tym razem, no, znaczy poprzedni mecz był w ogóle, nie warto go oglądać, jakby naprawdę. Tamten poprzedni to strollowałem totalnie. I to tak strollowałem, że niestety, no, aż mi przykro było patrzeć na to, co się dzieje z tą armią. Nie dość, że w rozwoju skopałem. Nie mogłem pójść po regenerację ani wskrzeszenie, ani nic tam dodatkowego ze światła. To jeszcze sobie. Ten rozwój, w ogóle statystyki nie dojechały, nic nie dojechało, po prostu nie było się czym bić. Kompletnie nie było się czym bić. Usuwamy te pary, które są takie bardzo niewygodne, no trzeba tą gierkę wygrać, żeby nie przegrać trójmeczu do piątki. Więc sugeruję parę, ta para jest dobra. Ta para jest raczej średnia, jak się uodporni na mroki, różne tam żywioły. No i zobaczymy, co jeszcze wyrzuci przeciwnik. Możemy przystanią w elfa. Nie, nie będzie mi dane. Elfem w akademię. Dobra, niech będzie. Elf ze światłem w akademię. Myślę, że to ma sens. Szczególnie z tym, że Wyngal ma całkiem fajną umiejętność, która pozwala na wybranie jednostek ulubionych, które są... które są tierem 5, więc łącznie ze specką z jabłuszka to tier 6, tier 5 i tier 4 mogę sobie wybrać jako ulubionych. I Chora to bohaterka od... tego, że porusza się szybciej po pasku. Natomiast, no widzicie, można było grać ciekawie w tej grze, gdyby nie fakt, że przegrywam 2 do 1. Więc sobie zrobimy tak. Pod czary grać to nie ma czym. No chyba, że to bym założył i to, to plus 4 spell powera i pierwszy lotny grat. No, lotny grat, o, lotna implozja z 25%. Chociaż elf zadający obrażenia. Czekaj, no miałbym Rakshasę, Jina i Maga na ulubionym. Elf zadający obrażenia od magii akademii. No bo normalnie to można jakieś klasyczne światełko rozegrać. Co tam mamy na klasycznym światełku? Wskrzeszenie, odporność na magię, oczyszczenie. Nie, klasycznego światełka nie można. To zagrajmy to destro. Lotne destro. Bez żadnych tam rzeczy dziwnych. Znaczy, dziwną rzeczą można zrobić. Nie, bez żadnych dziwnych rzeczy, bez wymysłów. Po prostu lotne destro. I zobaczymy, co się uda. Przydałoby się poruszać szybciej po pasku, więc spróbujemy jakieś tam empatię czy coś. Za chwilę. Oczywiście. Bo trzeba mieć. Czekajcie, zrobimy tak. Jak wezmę to, to na pewno dostanę to. I na pewno dostanę to. Super. Teraz ekspercki. No i super. Możemy lecieć dalej. Teraz już chciałbym to dowodzenie. Bezbłędny strzał też bym chciał. Dyplomację. I empatię. To co? Może jakąś magię? Coś ten. Magię zniszczenia. Nie? Przydałaby się na elfie magia zniszczenia. Więc lepsze oświecenie, fajnie, fajnie. Natomiast proszę grzecznie o magię zniszczenia. Czyli bezlotnego, bo pomyliłem klasy bohaterów. Weźmy sobie, skróćmy to. Wiesz, to nie ma znaczenia. Skróćmy sobie to. Magia światła mi została, no ale... Dlaczego mi nie daje, no? Więcej siły czaru. Dobrze. Czekaj, nie. Jeszcze 1500 golda zostało. Jeszcze próbujemy. Magia zniszczenia. Dobra, idziemy dalej. Nie chcesz dać? Proszę. Jest! Magia zniszczenia. Magia zniszczenia na razie bez mistrzów. Bo tak się akurat złożyło, że...
Czy ja chcę talent magiczny? Empatia. Żeby walczyć z Ichorą na tempo, to potrzebowałbym tego talentu. Co mogę z talentu wziąć sobie jako elf? Mogę wziąć tajemny talent z plus 2 siły czarów. Mogę sobie obniżyć koszta. Mogę sobie obniżać GB dla wrogiego Herosa po rzuceniu zaklęcia. No ale tak się akurat składa. Jak nie dostanę tej magii, to się wkurzę. Bo będę musiał iść na środek. Znaczy i tak bym chyba poszedł na środek. No w sumie. Jest 9 spell powera z rozwoju. To jest bardzo rzadkie. Wstąpię do bitwy z 15, będzie... ujdzie. Raczej ujdzie. Idziemy po tą ścieżkę taką fajną. Taka fajna ścieżka. Czekaj, czekaj. Nic lepszego nie ma. No nie ma. Zobaczymy, co będzie grał przeciwnik. No. Ja też się muszę czasem zagrać coś, czego nie jestem pewien, aczkolwiek coś innego niż grane było przystanią, bo przystanią ostatnio było strasznie. 16-18 będę miał statystyk. 16-18, pójdziemy na środek, dopniemy sobie może intuicję, żeby mieć, to znaczy inteligencję, żeby mieć więcej wiedzy. Podstawowa magia mroku i werbunek. Dobra, przypchałem rozwój tego chwilowo. Jest. Nie, no dobra, bo potem mi nie da. Więc mogę sobie teraz, jak już mam to, co chciałem, to mogę zmaksować te pozostałe rzeczy, czyli to na przykład. Nie mam żadnych mistrzów, ale jest ten, w sensie jest w gildii mistrz lodu, więc się tak zastanawiałem troszeczkę nad nim. Bo mistrz lodu... No nie, bo w sumie mam implozję, całą resztę tych rzeczy. To chyba nie ma co. Moralców jest tylko 3. Więc idziemy po ekspercki talent magiczny. Tak. Jeszcze spell power z rozwoju. Niesamowite. Tym razem na build narzekać nie można. Ani troszeczkę. 251 many to tak milutko całkiem. Natomiast można narzekać na... Na co tym razem możemy ponarzekać, żeby znaleźć sobie usprawiedliwienie. No nie, ten build jest całkiem dobry. Będę szybki na pasku i jednocześnie podwójnie szybki na pasku. Jest szansa, że dosyć szybko to zniszczenie zrobi swoje, a później będę mógł, bo to jest 60 many na strzała, czyli jakbym chciał same grady rzucać, to tych gradów byłoby 60 na strzała, no jakieś takie solidne 4 tury rzucenia gradu, natomiast nie będę rzucał całą ten gradu, najwyżej połowę many zużyję na grad, nie więcej. Przydałoby się też wbić level, ale chyba nie będzie z czego, bo ten 18 level by mi akurat sporo dał, dlatego że jest oświecenie. Nastejkowałem sobie co mogłem. No i poczekajmy w takim razie na przeciwnika. No. Zróbmy tak. Ciach. Ulubionych wrogów sobie weźmy. Okej, i teraz mówię, to będzie bardzo ciekawy widok, na to, że można sobie wziąć Rakshę, Jina, który raczej nie poleci do przodu, no i Maga. Raksha, Jina, Mag. Ten Jin jest trochę problematyczny o tyle, że...
Dobra, damy radę. I teraz zróbmy sobie wybór jednostek. Wybór jednostek jest następujący. Odporny na ziemię szmaragdowy smok, co by czasem mógł wlecieć i dostać gradem. Pancerniak, ciach, przelewacz. Im jednostki ruszają się wolniej, tym lepiej. I pancerz, przesuwanie. Także zróbmy sobie to tak. Mamy co oddać, czy nie mamy już co oddać? Jest tarcza ogra. Za tą jedną statystykę, za to, że... Czekaj... 3000 z hakiem jest potrzebne, to się nie uda. Za to, że co? Na przykład? Bo muszę mieć za co. Mogę dostać obniżone koszty rzucenia zaklęć. Mogę dostać do bonusowe 30 many, też spoko. Mogę. No mistrza lodu bym mógł przejąć, tak? Na przykład. W razie czego mistrza lodu, tak. Co by tam ewentualnie kręgiem go karać? Pyk. No i nic z tego. Regeneracja 30 tego. Obrona. Nie, na akademię to naprawdę mnie zbędne. 30 many powinno wystarczyć. Statystyki chyba wzrosły trochę. 16, 17, no jest okej. Okay. Będę miał dosyć sporo tej wiedzy. Więc w sumie omówienie buildu. Wyngal łowca, atak 1. Obrona 11, siła czarów 16, wiedza 17, morale 3, szczęście 1. Mam nadzieję, że jednostki z 4 moralami pozostaną z 4 moralami. Odporność na oślepienie, to nie wiem czy mi się przyda na akademię, ale budki plus 25% do czarów. Akurat wszystkie te czary mam. I kamienne kolce i całą resztę, więc super. Jabłuszko z ulubionym wrogiem, ulubieni wrogowie to Jin, Mag i Rakshasa. No i co? No i walimy bez tego, bez żadnego mistrza przeciwnika. Zobaczymy, co tu się zadzieje. Przez chwilę pomyślałem o tym, że nie zrobiłem mini artefaktów dla swojej armii. Ale przypomniało mi się, że to są mini artefakty. Przecież... No, że to są mini artefakty po drugiej stronie, gdzie przeciwnik. Nie wiem, dlaczego tak pomyślałem. Próbujmy nieoczywistą taktyką. Czy będę w stanie zbijać przeciwnika na tyle szybko, żeby po prostu później dobić sobie go z jednostek? No, mam nadzieję, że tak. 24 ma spell powera i 18. No zobaczymy, kto jest mocniejszy w takim wypadku. Weźmy sobie, zróbmy tak. Drzewiec i smokuś tutaj. Ustawieni, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. W razie jakiegoś skosa to mogę tak, nie? Kurde, potężne ma te staty. Many mamy chyba tyle samo nawet. 250, nie no, mam trochę więcej, super. Nie mogę wchodzić do niego, ani troszeczkę. Jakby mi dało moralce, mam cztery morale. Przeciwnik ma 2 i pierścień inwalidy jest. Rój os. Jest lepszy atak, dostał na końcu pewnie. Nie dostał morali. Morale?
ani jednego ruchu z moralami. No, przecież to jest komizm. Komizm normalnie na pełnej. Jeszcze może mi nie wejdzie, może mi jeszcze nie wejdą odporności. Bo to jest destro. Dobra. Bo chciałem go tu zatrzymać, nie? Dlatego właśnie liczyłem, że... Dlatego po to tam podszedłem w ogóle. Czyli tu spada grat, tu spada grat i tu spada grat. Okej. Okay. No ten mag to kurde uderzy pewnie ze szczęściem. No i ten druid przeleje mniej. No cimszko. Wow, oddało. RNG moment oddał. RNG moment oddał, wow. Dobra. Bardzo nikłe obrażenia, to ja też ci rzucę grat. Tylko tak trzy, naraz. Impregnowana strzała, grat meteorytów. Za 425, czekajcie. O, pancerz krasnoludzkich królów. Trudno, nie będzie nie będzie te piątki. Deszcz strzał. Jeden. Dobra. Nawet obrażenia mam jakieś. Potrzebuję go przesunąć. Uda się? Uda się. Proszę tam stać i się nie ruszać. Proszę przelać przelać moc. Możesz parkować obok łucznika? Nie możesz, dobra. Nie dostaję moralców. Kurde. Smoczka oddałem bidnego. No nie, no już da mi ten moral, nie? Kiedyś. 4-6, no nie za dużo bym powiedział. Przepraszam bardzo, co to ma być? Się. Kurde. Jeden moral dostałem. Halo, co to ma być? No, no nie, no. W sensie, no ja bym już dawno miał tutaj pograne, nie? A tak to jeszcze jest szansa, że mi coś tutaj się stanie. Zgamblował, zgamblował. Ach. No cóż. A tak to popadki. No cóż, no. Mech. Strasznie słabo. Strasznie słabiutko, niestety. A jakby jeszcze odbiło, to byłoby super, a tak to... Przeciwnik się rusza szybciej w ogóle niż ja, no i... Nie. I rozmawiaj tutaj o czymś. Deszcz, strzał. No tak, no. O, moral, hurra, nareszcie.
Nareszcie zaczął moralować. No kurde. Serio. Tyle czasu. Tyle czasu. No i zobaczymy, co się teraz stanie. Przeciwnik się rusza mega szybko. Nawet szybciej niż ja, mimo że no... Okej, podniesiona jest. Mhm. 22. Uciekamy tym drzewcem. Wow! 8 rakszas za 27 weszło. Super. Super. Mam dwie jednostki tylko do dobicia. No, nie najgorzej, ale... Jak on jest szybszy, mimo że ja mam moralce, to naprawdę pod wrażeniem jestem ogromnym, olbrzymim. 01. Aha. To ja jednak chcę bić tego. Rakszaskę sobie dobiję z czegoś innego. Teraz tak. No właśnie, Rakszę muszę teraz zabić. I kurde, strzelić z łuka znowu w niego. Okej. Drzewcowanie. Impregnowana strzała. Krąg zim. Ale Marian ma farta generalnie. Tak się wstrzela. Tak się gigantycznie dobrze wstrzela. No i co? Ostatni ten za 60 many i potem oszczędność? Za 8. Za 1, no. Potrzebuję po prostu oddać strzał z łucznika, no. I tyle. Błyskawica jest za 2. Za 3, czyli za 5. Rusałka i ten pewnie po jednym uderzą. No dobra, impregnowana strzała, błyskawica. I deszcz strzał. Uderz. A, za 0. To super. No schowaj się tam, no. Schowaj się tam i zobaczymy, no nie wpuścimy go przynajmniej na nasze miejsce. Gra na... że 13 zabija to dużo, ale w sensie, że gra jest na... No strasznie mnie strollowała generalnie. Dobra. No zobaczymy, ile mi jeszcze razy odda. Bo na razie to... Na razie to średniawka. Mocna. Pewnie tu jest jakaś dwumagia, tak? Czy nie? Czy tylko talent, oświecenie i zniszczenie? Okej. Okay. Tak. No i teraz już nie ma tak naprawdę no, dwóch ulubionych, czyli mam ich wykończyć w tym momencie? Czy już się zajmować? Chociaż w sumie, no co tutaj zostało?
No deszcz na razie. W sumie to czym ja się przejmuję? Okej. Okay. Moral? Moral, dobra. Jest jeszcze szansa, że dzięki temu, że on ma w miarę spokojni, to jeszcze go mocniej przyspieszy. 10, nadal wchodzi. Okej. Okay. Cztery, sześć. Jeden. Niech on myśli, że ja to odsłoniłem specjalnie, bo i tak przecież nie mam podniesienia. Bo dobrze sprawdziłem moje spele, prawda? Dokładnie. A, on na to, on to olał. No to spoko. 3, 4, to zabijamy. Może zróbmy tak, że tamten spada w sumie na strzała. Dobra. Sześć, ile zejdzie z tego? Cztery. Dobra. Czekaj, czekaj, a tak z ciekawości, czy ja nie robiłem błędu, że... A, talent magiczny nie działa na to, okej. Okay. Nie gram po prostu, nigdy nie grałem pod destro. Czekam na kolejne odparcie, dawać. Nie ma odparć. Weź się za korzeń. No i przegrałem, kurde. Przegrałem, kurde, na własne życzenie. Na własne życzenie. Co nie zmienia faktu, że i tak jakby tutaj nie byłoby problemu z winem, gdyby tutaj działo się tak, jak dziać się powinno. Jeśli chodzi o morale, no ale już trudno. Bo wcześniej jakby takie rzeczy się udawało robić, to by po prostu oddało, a tak to no nie, nie bardzo. Ciach. Czyli samo rzucenie gradu spowoduje, że ja będę na pasku praktycznie za chwilę. Fajnie, że się uczycie razem ze mną rozgrywki. Patrz. I od razu wskakuję tutaj. Ja. Szkoda, że ten drzewiec tak szybko spadł. Bo jakby on też dał radę. To byłoby całkiem nie najgorzej. Z czymście. No i co? Teraz jest jednostrzałowiec, czy jeszcze nie? Ile masz prędkości? Zero. Dobra, nieważne. Ciach. Nie ma moralek. No. Trzeba było jednak.
potem już inaczej grać. 16 sztuk. Grad meteorytów. To chyba już teraz pod szybkość to nie ma co tak do końca, co? Jeszcze miał, kurde, tą odporność na implozję. Grad meteorytów. Czech. Cztery, sześć, myk. W następnym ruchu jak się swarci, to się jeszcze ruszę, ale... znaczy tym łucznikiem, nie? Bo tak raz odparło i teraz już nie chciało, to może teraz da. Bo to jest w zasadzie koniec gry, jak mi już to ten, a jeżeli nie, to jeszcze nie jest koniec gry, bo może się okazać, że zdążę w tej turze dosłownie. Ech. A mogło być dobrze. A mogło być dobrze. Ale fajna gra. Nauczyłem się czegoś nowego. Bardzo bliska swoją drogą. Nie mów hop. Grad bije za 4. O tym. Także wszystko jest na korzyść, no nie? Jakby totalnie wszystko. Ech. Tragedia. Tragedia. Poprzednia gra była, powinna być moja, tutaj powinno być 2 do 2. A nawet jakbym zagrał wjazd, to bym dał radę. Cokolwiek pod inicjatywę, po prostu dałoby radę. Sprzątałoby tą akademię raz, dwa. A kurde, pierwsze... W ogóle, co to miało być, że tyle ruchów i... To jest Pepson moment. A też jak bierze empatię, to mu nigdy nie wchodzi. Smutno. Smutno bardzo. Nawet nie mam tu możliwości jakiegokolwiek backupu w tym momencie. A to wezmę, bo dla widza, jakby było dla mnie, to honor by mnie po prostu nie pozwolił za takie. W ogóle to pierwsza i trzecia gra były tak beznadziejne. A kurde. No boli. Grało się przyjemnie. Niestety. No bo nie ma żadnych przywołania, coś tam, nic, tak?
Tak. No. Nie dało co chciałem, no. Nie dało co chciałem. No ale tak, no niech będzie, że skillowe, no chociaż tyle. Nie wiem, na ile Marian mówi to szczerze. Natomiast no. GG. GG. Kurde, no. To ja zrobiłem źle, wpuściłem go do łucznika. Jeden strzał łucznika więcej i chyba bym to nawet zrobił. Więc no, cóż. Dzięki za gry. Dzięki za gry. Oczywiście, a nawet, dobra, już wyszedł, no to będę miał przez miesiąc na serwerze pogromce ćwiercza, 3 do 1. No, założenie było inne, a jeszcze teraz spadnę w rankingu dodatkowo, bo to wprowadzamy. Kurde, kurde, kurde. No, mam nadzieję, że chociaż wam się przyjemnie oglądało, chociaż pewnie co lepsi złapią się za głowę, jak zobaczą, że wziąłem talent magiczny na elfie z rzucaniem potrójnych zaklęć, więc no. No, zawsze mogło być jeszcze gorzej, na przykład wziąłby tego drugiego golema, albo na przykład, no mogło być gorzej po prostu. Pierwsza tura mi oddała, pozostałe z tym odbijaniem zaklęć już niestety nie. No i tyle. Kiedyś może się uda podobna taktyka, może nie, może też w akademię, jeśli trochę bardziej będzie sprzyjało to poruszanie się po pasku mojego bohatera oraz na przykład to, że przeciwnik akurat nie będzie miał zbroi krasnoludzkich królów. No, trzymajcie się, miłego dnia, cześć.